Loule, wyjeżdżasz dzisiaj, mam dość znosić twoje wybryki, oznajmił Konstanty Aleksiejewicz córce. Dość już nerwów dla mnie i Albinie. A gdzie mnie wyślesz? Wykrzyknęła córka. Może znowu do swojego przeklętego Londynu? Albo jeszcze gdzieś dalej? Oczywiście, tak jest łatwiej z oczu, z serca precz. Dlaczego mnie nienawidzisz, tato? Nie, mam dość twoich zagranicznych wybryków, tutaj łatwiej będzie je kontrolować. Wyjeżdżasz do Zawiałowa, to wieś wokół na 100 kilometrów las i kordony. Niby niedaleko od Moskwy, miejsca chronione, ale tam nie ma internetu i innych pokus, poważnie wyjaśnił biznesmen córce. Idealne miejsce dla takich jak ty. Problemowych dzieci? A to twój pomysł czy Albinie? Zainteresowała się Loule. Ona pewnie jest po prostu szczęśliwa z takiego rozwiązania. A co cię obchodzi Albina? Oburzył się ojciec. Głupio nienawidzić człowieka tylko dlatego, że został twoją macochą. Oczywiście, tak szybko zastąpiłeś mamę swoją kochanką i nikogo to nie obchodzi, uśmiechnęła się Loule. Wszystko w porządku, rób tak dalej. Po co w ogóle potrzebne dziecko od znudzonej starej żony? Przecież nowa urodzi ci ich ile chcesz. Loule, jak bardzo bym cię nie kochał, ale dzieciństwo się skończyło. Dość, jesteśmy zmęczeni twoimi wybrykami. Jesteś dorosłą kobietą i będziesz ponosić pełną odpowiedzialność. Żadnych więcej pieniędzy, pomocy i wystawnych imprez westchnął Konstanty Aleksiejewicz. I jak to gorzko przyznać, stałaś się największym rozczarowaniem w moim życiu. Lole wybiegła z gabinetu ojca, trzaskając masywnymi drzwiami. W ostatnie pół roku jej życie było niekończącym się koszmarem, a wcześniej były długie miesiące choroby mamy. Tata wysłał LOLE za granicę, nie znosił łez, był biznesmenem do szpiku kości. Żona w hospicjum już nikogo nie rozpoznawała, przychodziła do siebie bardzo rzadko i na krótko, a córka zalewała się łzami przy jej łóżku. Ale nauka za granicą się nie udała. Tam Loule trafiła do złego towarzystwa, kilka razy zatrzymała ją policja w różnych podejrzanych miejscach. Ojciec z trudem przywrócił córkę do porządku przed pogrzebem matki, a potem wysłał na kilka miesięcy do ośrodka rehabilitacyjnego. To pomogło, ale Loule prawie nie pamiętała pogrzebu matki. Otrzeźwiała szczerze żałowała straconego czasu, ale niczego nie dało się zmienić. W tym czasie Lole wyrzucono z kolecz umody i designu, do którego załatwił ją ojciec. To był wielki wstyd. Konstanty Aleksiejewicz przedstawił przyjęcie córki do zagranicznej uczelni swoim kolegom i partnerom jako wielkie osiągnięcie. Ale jej haniebna porażka również stała się powszechnie znana. Ojciec był wściekły, krzyczał na nią tak, że ściany drżały. Jesteś prawdziwą hańbą rodziny. Matka umarłaby ze wstydu, gdyby się o tym wszystkim dowiedziała. Nie waż się w ogóle wspominać jej imienia. Płakała córka. A o czym mam jeszcze mówić? Jedyna córka zamieniła swoje życie w piekło. Była we wszystkich najbrudniejszych spelunach, cudem uniknęła wstydliwych chorób. Laura po prostu nie chce nic wiedzieć i rozumieć. Dano ci w życiu szansę, której inni ludzie nie mają. Ale czy można było ją tak bezmyślnie zmarnować? Gorzko powiedział Konstanty Aleksiejewicz. Jestem niezwykle rozczarowany. Po ośrodku rehabilitacyjnym czekała ją jeszcze jedna zupełnie niespodziewana wiadomość: Ojciec zdążył się ożenić. Jego nowa żona Albina, wysoka blondynka o złośliwym wyglądzie. Udawała, że Loule nie istnieje. W ogóle była bardzo przebiegła i obrotna. Jak słyszała Loule, przed ojcem Albina już była zamężna. W ogóle ucieleśniała typowy obraz drapieżcy. Bezczelna, przebiegła, piękna i niesamowicie zimna. Z rozpaczy i chęci zemsty na ojcu Lile znowu się załamała. Organizowała imprezy i trwoniła pieniądze. Kilka razy trafiła do wiadomości podczas zatrzymania przez policję, a nawet dostała kilka mandatów administracyjnych. Ojciec działał stopniowo. Najpierw zabrał klucze od samochodu za kierownicę, którego córka często siadała pod wpływem alkoholu. Potem zablokował jej wszystkie karty. A teraz czekało ją zesłanie do jakiejś głuszy, gdzie nawet nie było internetu. Ostatnią kroplą było podpalenie szafy macochy. Lile sama nie rozumiała, co się z nią dzieje. Jakby jakiś niewidzialny diabełek popychał ją do tych wszystkich awantur. I tak pomysł, by włożyć wszystkie futra i sukienki macochy do szafy i podpalić, wydawał się w tamtym momencie po prostu świetny. A skończyło się na uruchomieniu automatycznego systemu gaśniczego. Mokra Lile została wyciągnięta z pokoju macochy przez ludzi ojca. I teraz czekało ją to zesłanie. Lile myślała, że tata pojedzie z nią osobiście do wioski. Ale on po prostu zamówił taksówkę i podał adres. Córka rzuciła się do niego z wnętrza auta. Tato, Tatusiu, dla mamy wybacz mi, ale odwołaj wszystko. Właśnie w imię jej pamięci wciąż się tobą zajmuję, odpowiedział ojciec. Ale każda cierpliwość ma swoje granice. Moja się wyczerpała. Jeśli nie chcesz żyć normalnie, mnie też teraz wszystko jedno. Nie cię szlak i twoją albinę też, krzyknęła Lile. Ojciec machnął ręką. Taksówka ruszyła, nabierając prędkości. Jej krzyki nie obchodziły kierowcy, po prostu wszystko ignorował. Po trzech godzinach jazdy Lile zdążyła się nawet znudzić. Wokół był tylko las. W końcu dotarli do wioski. To była raczej osada z kościołem, klubem, posterunkiem policji, sklepami, szkołą i ambulatorium. Były tam całkiem niezłe domy. Ale taksówka zawiozła Lele na samą skraj, tam gdzie stały tylko walące się chaty. Przy jednej z nich kierowca zatrzymał samochód i wysadził swoją pasażerkę. Lile z dwoma walizkami znalazła się na skraju bardzo osobliwego domu. Raczej była to chatka prawie w samym lesie. Stary drewniany dom dawno nie był malowany. Wyblaku, wyblaku obnażył swój drewniany szkielet. Dach pod dachówką lekko się przechylił. Płot przypominał zęby starca. Wszędzie sterczały różnorodne kołki. Lile popchnęła furtkę i zrobiła krok. Na spotkanie natychmiast wybiegł szczekający mały biały piesek z jednym czarnym uchem. Dziewczyna pisnęła, cofnęła się i zaklęła. A za psem z ganku zeszła niezwykła kobieta w długiej, kolorowej sukni uszytej z różnych skrawków materiału. Jej siwe włosy były splecione w warkocz. Jesteś Olga. Zapytała gospodyni domu. Wejdź. Ta połowa będzie twoja. Opłacona na rok. Teraz pokażę, gdzie są drewno i jak rozpalić piec. A jak się pani nazywa? zapytała Lile. Nie nazywaj mnie pełnym imieniem. Nikt tak nie mówi. Wszyscy, Lile tak było jeszcze za mamy Jestem Zoja Lepiej bez nazwiska odpowiedziała gospodyni. Przygotuj się na to, że uważają mnie za dziwną. Nasłuchasz się jeszcze plotek tylko nikt inny nie rzucił się bogaczem wynajmować swoje pałace. O jedzenie się nie martw. Uzgodniłam z Konstantym Aleksiejewiczem. Ty pomagasz w domu, ja gotuję i karmię. Wszystko uczciwie. I za to dziękuję. Obdarzył mnie tatuś, mruknęła Lile. No to pokażcie swoje pałace. Ciekawa jestem, co tu jest. Wewnątrz dom wydawał się o wiele przestronniejszy niż z zewnątrz. Ich z Zoją połowy oddzielała ściana. Ale był wspólny korytarz z toaletą i prysznicem. Całkiem nowoczesny. Tylko wodę do bojlera trzeba było nosić samodzielnie ze studni. Kiedyś była łaźnia. Ale jak ją jedną ogrzać? Smutno powiedziała Zoja. Zeszłej zimy upadła, musiała rozebrać na drewno. Jak to upadło? Zapytała Lile. Samo z siebie. Czy Ceo? Nie, oczywiście. Pod śniegiem dużo nasypało, potem trochę stopniało i gotowe. Dobrze, że nikogo nie zasypało. Przecież mieszkasz sama, uśmiechnęła się Lile. Czy jednak nie? Mam zwierzęta. Dobrzy ludzie wyrzucają. Im niepotrzebne. Zaczęli, pobawili się i porzucili. A ja zbieram. Raz kota z lasu przyniosę wymęczonego, raz psa. Na przykład pitnesz, który cię przywitał. Był przywiązany w gęstwinie. Zaczęli go i porzucili. Tak, mój dobry. Zoja pogłaskała podbiegającego psa. To oni są moją rodziną. Nigdy nie zdradzą. Bezinteresowne, czyste dusze. Mam tu jeszcze konia. Też spisanego. Wykupiłam z rzeźni. Razem z nim wozimy drewno z lasu. Nazywa się zorka. Koń. Prawdziwy. A pokażesz? Z dziecięcym zachwytem patrzyła na gospodynię Lile. Pokażę oczywiście, co tu ukrywać. Odłóż rzecz, poradziła Zoja. Ale chodźmy rozpalić piec. Rób to powoli, inaczej będziesz spać w zimnie. Tego wieczoru Lile jak zwykle naładowała telefon, który okazał się tutaj bezużyteczny. Nie działały nawet komunikatory. Wiadomości do przyjaciół pozostawały niewysłane. Lile przebrała się w piżamę, zdecydowanie zbyt cienką do wiejskiego domu. Potem założyła ciepłe skarpety i weszła pod duży paczłorkowy koc. Leżała w ciemności i wspominała dzieciństwo. Z mamą zawsze znajdowały coś do roboty. Ale Anatoliewna była w ogóle wyjątkową kobietą. Piękną, postawną, a przy tym rękodzielniczką i marzycielką. W jej rękach ożywały książki i zabawki, a z najprostszych skrawków nagle powstawały modne sukienki dla lalek córki. Mąż tylko się z tego śmiał. Kochał Ale na ile w ogóle potrafił. Dogadzał jej kaprysom. Dzięki mamie Lile nauczyła się pływać i nie bała się przegrywać w zawodach. Dzięki niej po raz pierwszy wsiadła na konia. A jeszcze mama bez pamięci kochała Lele. Zawsze można było do niej przyjść ze swoimi dziecięcymi i młodzieńczymi lękami, niepewnościami, urazami i otrzymać ciepły uścisk lub po prostu dobrą radę. Lile sama nie zauważyła. Jak rozpłakała się ze wspomnień. Jak to mogła zapomnieć maminę ciepło i zapach jej delikatne, kruche piękno? Nowa żona ojca nie dorastała mamie do pięt. A ojciec przecież też ją za coś wybrał i to tak szybko, pochopnie, jakby po prostu zamienił kobietę jednego modelu na inną. Czy można tak z ludźmi? Następnego dnia tęsknota zamieniła się w złość. Lile była oburzona. Dlaczego ojciec zesłał ją do tej dziury? Postanowiła wypytać Zoję. Ale zobaczyła, jak ta idzie pod oknem, rozmawiając z kolorową gromadką kotów. Kobieta coś im z zapałem opowiadała i jakby słuchała odpowiedzi od tych ogoniastych. Lile pomyślała, że pierwsze wrażenie jednak było prawdziwe. Zoja jest po prostu szalona, z którą jej ojciec na pewno poznał się przypadkiem. W swoim modnym ubraniu Lile wyszła na ganek i zrozumiała, że dalej nie pójdzie. Nocny deszcz zamienił ziemię w błotniste bagno. Nie wiadomo skąd, obok pojawiła się Zoja z naręczem szmat w rękach i gumowymi butami. Proszę, trzymaj, w twoim ubraniu tutaj nie pochodzisz. Podała Zoja rzeczy swojej lokatorce. Nie martw się, wszystko czyste. Dziękuję, mruknęła Lile i poszła się przebrać. Do domu przed nią wślizgnęła się trójkolorowa jednooka kotka. Odwróciła się i zapytała: A jej można tutaj? U nas chyba nikt nie zabrania, roześmiała się Zoja. Jeśli sama nie masz nic przeciwko, możesz przygarnąć Maruszkę. Tylko pamiętaj, że lubi wchodzić pod koc. Jak raz ją wpuścisz, będzie cały czas się prosić. Na myśl o tym, że z nią będzie spać duża ciepła kotka, Leli niespodziewanie zrobiło się ciepło na duszy. Lekko dotknęła puszystego grzbietu. A Zoja powiedziała: Przebierz się przyjąć jeść, potem pójdziesz do sklepu, kupisz sobie herbatę, cukier, ciastka, co tam jeszcze potrzeba. Jesteś młoda, ja już wszystkiego nie pamiętam, co tam młodzież lubi. Lile zjadła obiad u gospodyni, wzięła pieniądze, które jej dano, i plecak, po czym poszła do sklepu. Meraskę została spać na jej połowie na piecu. Z jakiegoś powodu myśl o tym ogrzewała duszę Leli. Nawet nie myślała o tym, żeby uciec, choć pieniędzy na taksówkę wystarczyłoby. W sklepie spotkała ją znudzona sprzedawczyni, która przez chwilę przyglądała się dziewczynie, a potem zapytała: Czy ja ty będziesz, letniczka, czy do krewnych przyjechałaś? Mieszkam u Zoi, wyjaśniła Lile, przy samym lesie. Aha, wiem, lokatorka wychodzi, powiedziała sprzedawczyni zaskoczona. I jakże ona cię wpuściła, drugą połowę domu wynajęła? Tak, wzruszyła ramionami, odpowiedziała Lile. A co takiego, może pieniędzy potrzebuje? Nie, ty po prostu nie wiesz. W tej połowie mieszkał jej syn z żoną i dziećmi. Rozbili się samochodem dwa lata temu, spadli w przepaść, nikogo tak i nie wydobyli. To było na wakacjach na górskiej serpentynie cała rodzina zginęła. A zoja, jak się dowiedziała, oszalała. Cały czas czekała, że oni żyją i wrócą, skoro ciał nikt nie widział. Na cmentarzu nie postawiła pomnika i teraz rozmawia tylko ze zwierzętami. Błogosławiona, co tu mówić? O, jak! Zaskoczona przeciągnęła lilę. Nie wiedziałam. Dziękuję, że mi opowiedziałaś. Tamara mnie nazywają, poprawiając fartuch, przedstawiła się sprzedawczyni. No dobra, lokatorko Zoe, czego dusza pragnie? Mnie lile nazywają, uśmiechnęła się dziewczyna. A co sama polecisz? U was wszystko takie nieznane na półkach. Na wagę. Ja takie tylko pamiętam na wsi u dziadka. Tak u nas, CO, wieś to i jest, odpowiedziała Tamara. Przywozimy, CO biorą. Zoja wzięła pełny plecak i jeszcze torbę produktów, a potem zrozumiała, że nie pamięta, czy Zoja ma lodówkę. Ale znalazła się jak i miska mleka dla kota, który czekał na lele na jej połowie domu. Wieczorem jedli jajecznicę z kiełbasą kupioną przez dziewczynę w sklepie. Zoja zapytała: Nagadała już Tamarka o mnie. Skąd wiecie, że tam była imię Nanei? Zdziwiła się Lile. Chyba imienia nie wymieniałam. Tak, tylko dwie sprzedawczynie. Jedna w parzyste, druga w nieparzyste dni. Uśmiechnęła się gospodyni. Ty do głowy nic nie bierz. Puste to. Widzisz, sama połowę nocy za ścianą płakałaś i rozmawiałaś. Wiedzieć też bieda wielka przyszła, a podzielić się nie ma z kim. Ja o to nawet płakać się zmusić nie mogę. Dwa lata już chodzę jak kamień. Długo pili herbatę w milczeniu. Lile już pogodziła się z dziwactwami swojej gospodyni i nawet uznawała ją za całkiem miłą kobietę. A Zoja nie wchodziła jej do duszy i w ogóle zachowywała się bardzo powściągliwie. Tak przeżyły miesiąc. Ojciec Leli nie dzwonił, ale ona podejrzewała, że ten kontaktował się z Zoją, żeby dowiedzieć się o nieudanej dziedziczce. Dziewczyna nie wierzyła, że tata może po prostu raz na zawsze wykreślić ją ze swojego serca. W ciągu tego miesiąca stały się nierozłączne z Maruską. Kot teraz też chodził za tą, którą uważała za gospodynię, a jeszcze łapał myszy, których jesienią zrobiło się dużo. Lile dowiedziała się też czegoś nowego o gospodyni domu. Pewnego razu wcześnie rano do ich domu zaczęli dobijać się nieznajomi ludzie. Wołali Zoję, krzyczeli. Pomóż, Pietrowna, umrze dziewczyna. Zoja, nie ona chyba do lasu poszła. Wyjrzała ze swojej połowy lile. Można tam pokrzyczeć, chyba. Kto mnie tam zgubił? Rozległ się wesoły głos z ganku. Lelka, nazbierałam kurek. Dziś zrobimy smażone z ziemniakami. Pietrowna. Zawołała ciotka, która waliła w ścianę. Oksanka rodzi. A felczer na pogotowiu utknął w błocie. Kiedy będzie, nie wiadomo. Pomóż na miłość Boską. A oto. Mówiłam ci natka, że dziewczyna w ciąży. Wszyscy nie wierzyli. Zawarczała zoja. Przytyła dorasta. I co teraz? Babką stanie się twoja córka w swoje 38 lat. Ty tylko pomóż, źle tam. Oksanka krzyczy cała się wykończyła. Rozpłakała się ciotka. No, przecież przysięgę lekarską składałaś, zojka. Oj, to było dawno. Dobra, idziemy. Zaraz wezmę torbę. Krzyknij swoim, żeby wodę zagotowali. Poważnie zarządziła Zoja. Odeszły. A Lile została z kurkami w koszyku. Była zdziwiona. Zoja wcale nie wyglądała na lekarza, raczej na pustelniczkę lub zielarkę. Po kilku godzinach gospodyni wróciła. Wyczerpana, ale zadowolona. Ogłosiła od progu: Chłopiec u nas. Do szpitala ich zawieźli z Oksanką. Wszystko dobrze. Czyli, że jesteś doktorem? Zdziwiona spojrzała na nią Lilę. 25 lat w porodówce przepracowałam, potwierdziła Zoja. Lekarz najwyższej kategorii. Syn potem odradził. Dom ten zaczął remontować. Dziadków jeszcze. Obiecał wszystko naprawić. Kanalizację położył, prysznic o to zrobił. No to odeszłam, jak staż wypracowałam. Daj, że sama kurki usmażę z ziemniakami. Wy, widocznie, bardzo zmęczona, powiedziała Lile. Mama mnie uczyła. Spróbuję sobie przypomnieć. Ech, za co cię ojciec tu zesłał. A, Lelu. Nagle zapytała Zoja. Wydajesz się dobrą dziewczyną. To mi z wami nie ma co dzielić, uparcie zacisnęła zęby dziewczyna. A macochy z ojcem nie wybaczę nigdy. Mama jeszcze nie ostygła, a ta jędza już do taty do łóżka się ślizgnęła. A teraz żyje szczęśliwie. Uważam, że tak być nie powinno. Od tego dnia Lile coraz częściej zaczęła zauważać nieobecność Zoi. Kobieta coraz częściej chodziła do lasu. Chociaż zbliżał się październik, grzybów prawie nie było. Przy tym Zoja brała ze sobą torby z jedzeniem. Mówiła, że na świeżym powietrzu apetyt się rozbudza. Ale to brzmiało niezbyt szczerze. Niedźwiedzie ona tam karmi, czy Ceo? zapytała Lile Moroskę. Ale ta tylko słabo zamruczała. Tak, kochana, oto Ceo. Zostajesz za starszą, piec opalaj, a ja do lasu za Zoją podpatrzeć. Trzeba na nią popatrzeć, bo coś mi dusza niespokojna. Szykując się do lasu, Lile pomyślała, że przejęła dziwny zwyczaj rozmawiania ze zwierzętami od gospodyni domu. Może sama atmosfera w nim skłaniała do tego, żeby oszaleć. Zoję znalazła łatwo. Po prostu szła jej śladami. Na wilgotnej ziemi były dobrze widoczne. Wydeptana ścieżka kończyła się przy jakiejś przechylonej szopie. Może staruszki? Lile zajrzała do uchylonych drzwi i zobaczyła na brudnym materaku chłopaka, trochę starszego od siebie. Na jego czole pojawił się pot. Obok krzątała się Zoja. Próbowała nakarmić nieznajomego łyżeczką. Widząc Lele w uchylonych drzwiach, ten słabo się poruszył. W oczach mignął strach. A Zoja odwróciła się i gestem zaprosiła swoją lokatorkę do środka. Tam dziewczynie udało się przyjrzeć chłopakowi. Miał na sobie dziwne ubranie. Coś w rodzaju więziennej odzieży. Z etykietką na kieszeni, gdzie był podany oddział i nazwisko. Zoja gniewnie spojrzała na nią. Czego ci w domu nie siedziało? Ależ wy tak często do lasu biegaliście, ciekawość mnie wzięła, odpowiedziała Lile. A jeśli ja się zainteresowałam, to i inni też mogą. Przenieślibyście go do nas do domu i nie szwendalibyście się po lasach? Nie dojdzie. Ranny. Dużo krwi stracił, a jeszcze i temperatura. Dopiero dziś lepiej. A wcześniej cały tydzień w nieprzytomności. Jak będzie lepiej, je przeniesiemy. Ale wy go tu szybciej umorzycie. Weźm drugiego my konia wcześnie rano, przykryjemy go płaszczem i przewieziemy na wozie, zaproponowała Lile. W domu szybciej wyzdrowieje. Ściany pomagają. Nas nie wydasz. Z nadzieją w głosie zapytała Zoja. On dobry, choć zbiegły. Nie bez powodu przecież uciekał. I na mojego syna podobny. Tego też jegorkiem zwali. A po co mi kogoś wydawać? Zdziwiła się Lile. Co z tego? Medal dostałam order. Następnego ranka zrealizowali swój plan. Przeniesieli Igora z chatki do domu, umieszczając go w części louli. W razie czego dzielnicowy nie powinien był do niej przyjść. Pokoi było tam aż trzy. Rannego chłopaka ulokowali w najdalszym. Tam Zoja w końcu mogła normalnie opatrzyć jego ranę. A Igor wziął prysznic, przebrał się w spodnie i bluzę syna gospodyni. I w końcu chciał się wytłumaczyć. Dziękuję, że mnie nie zostawiliście. Powiedział niezręcznie. Tylko to niewiele mi pomoże. Siedziałem bez winy. A teraz, jeśli mnie znajdą, jeszcze mi dołożą. A za co trafiłeś do więzienia? Zapytała Lowle. Opowiadaj, skoro już zacząłeś. Wszystko banalne. Po armii poszedłem pracować w banku jako konwojent. Przez rok wszystko było normalnie. A potem Rybach. Po jednym przewozie pieniędzy się nie doliczyli. A ja, jak na złość, dzień wcześniej kupiłem samochód z oszczędności. Jeszcze przyjaciel dług oddał. Krótko mówiąc, oczywiście nikogo nie znaleźli. I stałem się kozłem ofiarnym. Jasne, że nikt wprost nic takiego nie powiedział, ale było jasne, że zwalili to na mnie. Ale jeszcze gorzej, że śledztwo ujawniło inne defraudacje. I poszedłem pod sąd już jako członek grupy. A to zupełnie inna historia. I co, nie dowiedziałeś się, co się naprawdę stało? zapytała Lowle, wstrzymując oddech. Jakby to powiedzieć? W sumie po roku bank zbankrutował. Zaginionych pieniędzy nikt tak naprawdę nie szukał. A do mnie przez adwokata poprosił o widzenie były właściciel, mój pracodawca. Do tego czasu mocno pił, ale wtedy przybrał ludzką postać. Przepraszał mnie ten student. Mówił, że to jego żona wszystko wymyśliła z partnerem. A mnie wrobili jako najbardziej naiwnego. Dlaczego nie mógł tego powiedzieć w sądzie? Zagrałoby to na Twoją korzyść. Zasugerowała Lowle. Pomyśl sama. Do tego czasu był już zrujnowanym, pijącym starcem. A Albina zawsze chodziła jak królowa, poza wszelkimi podejrzeniami. I nikt by nas nie słuchał. W sumie na rozprawie dowiedziałem się, że ten student, Witalij Wasiliewicz, popełnił samobójstwo. Utopił się w rzece. Ciało znaleziono po tygodniu. Ta albina do tego czasu już nowego głupca zdobywała, też starszego od siebie. Słyszałem, że jego żona chorowała na raka, leżała w hospicjum. Poczekaj, powiedziałeś, że albina to studentka zdziwiła się Loule. No i jaką żonę znalazł sobie mój ojciec? To twoja macocha? domyśliła się Zoja. Wiesz, Ceo, siedź tu i się nie wychylaj. Nawet jeśli ojciec przestanie płacić, zostań. Nie ma co wychylać głowy, jesteś jeszcze młoda. Tej nocy Lowle znowu płakała na całego. Tylko teraz było jej bardzo żal ojca, który wpadł w sidła wyrachowanej i przebiegłej jędzy. Rozumiała, że ojciec po prostu stał się pionkiem w grze Albimi i prawdopodobnie czeka go taki sam haniebny koniec. Na jej płacz przyszedł Igor, który również nie mógł spać. Usiadł na skraju łóżka, wziął ją za rękę i mocno ścisnął. A dlaczego uciekłeś? zapytała nagle Lowle. Znudziło ci się czy z głupoty? Nie wytrzymała. Przydzielono mnie do takiej kolonii. Niby osiedle o niezbyt surowym reżimie. Ale tam naczelnik stopniowo dokręcał śruby. Niedawno ogłosił, że będziemy pracować całą dobę, spać bezpośrednio w halach w strefie przemysłowej. A kto się nie zgodzi, temu naruszenie reżimu i do bardziej surowej strefy wyślą. I postanowiłeś uciec, dopytała Lowle. A teraz, jeśli cię złapią, będzie jeszcze gorzej, wyrok. Tak. Dokładnie. Ale pokłóciłem się z tym naczelnikiem. I jeszcze poza strefą, kiedy szedłem do budynków sypialnych. Na osiedlu przecież chodzą do pracy swobodnie, bez konwoju. Strzelił do mnie, chciał dobić, a ja uciekłem, ukryłem się, potem zabłądziłem w lesie. Dobrze, że ciocia Zoja mnie znalazła. No, miałem szczęście. Nawet dziwne, że akurat tutaj trafiłem. Przez około tydzień żyli spokojnie. Igor ciągle chciał pomagać w gospodarstwie, ale Zoja zabroniła mu w ogóle wychodzić poza pokój. Z trudem, ale przestrzegał zakazu. A po tygodniu za bramą zaterkotał motocykl. Potem do drzwi części Zoji zaczęli dobijać się goście. Idę, idę. Co tam? Dima. To ty przyjechałeś na swoim złomie. Uśmiechnęła się Zoja i krzyknęła głośniej. Lelka, chodź tutaj! Mamy gości! Przyjechał dzielnicowy. Przedstawię Was sobie. Lelka weszła do części Zoi i zobaczyła wysokiego, ciemnowłosego chłopaka. Wyglądał na rówieśnika lub trochę starszego. Na widok dziewczyny od razu się uśmiechnął. A, słyszałem, że wzięłaś lokatorkę ale nie miałem czasu zobaczyć, co to za cudak, powiedział dzielnicowy, przedstawiając się jako Dymitr. To nie zo, żeby przychodzić i oglądać burknęła Zoja. Czemu przyszedłeś tak wcześnie? Powiedz mi, Petrowna nie widziałaś obcych śladów w lesie albo człowieka? Zaczął wypytywać Dymitr. Może się u nas kręcić zbiegły więzień. Byłybyście ostrożniejsze, swoją drogą, bez mężczyzny mieszkacie. Oj, daj spokój, uśmiechnęła się Zoja. Mam broń i pozwolenie. Poza tym nikogo nie było, Dima, zauważyłabym. Tak, donosili mi, że do lasu chodzisz jak do pracy. Myślałem, że coś widziałaś, a od tygodnia mówią, już nie chodziłaś. Ach, plecy, Dima, przewiało, więc nie chodzę. Ledwie zdążyłyśmy z lelką podrewno, pojechałyśmy wozem. A rąbał nam je już Wasili, sąsiad. Sama nie miałam siły. A moja lokatorka raczej nie jest do tego przyzwyczajona. To na pewno potwierdził Dima. Od razu widać, dziewczyna z miasta, ładna. U nas takich nie spotkasz. Swoją drogą wieczorem w klubie są tańce. Nie chcecie się przyłączyć. Gwarantuję, z takim towarzystwem nikt się nie przyczepi. Jakoś nie mam ochoty na zabawę, powiedziała Lelka, ale widząc twarz Zoi, dodała: Chociaż można się trochę rozerwać. Tylko powiedzcie, co założyć, bo nie chcę wyglądać wyzywająco. Z Twoją urodą możesz nawet worek założyć, uśmiechnął się Dymitr. W takim razie przyjdę po Was wieczorem o ósmej. Wyprowadzili gościa. Potem sprawdzili Igora. Ten z kotem chował się na piecu pod pierzyną. I zaczęli szykować lelkę na ten wiejski bal. Nie stroiła się zbytnio, po prostu wybrała dżinsy, top i koszulę, założyła trampki. Włosy związała w wysoki kucyk. Wieczorem po lelkę przyszedł Dymitr Pieszo. Bez motocykla. Razem niespiesznie dotarli do klubu, gdzie była nie tylko dyskoteka dla czterech okolicznych miejscowości, ale i odbywał się konkurs karaoke. Na żywo grał jakiś zespół. Wieśniacy śpiewali tak sobie, kto w las, kto pod A potem Lelka niespodziewanie zdecydowała się spróbować. Zaśpiewała piosenkę po angielsku. Zespół się dostosował i nawet dobrze przygrywał. Dymitr, pęczniąc z dumy za swoją w cudzysłowie dziewczynę, wszystko to nagrywał kamerą smartfona. Lelka zebrała burzliwe oklaski i wygrała konkurs. Dzielnicowy cały wieczór przyjmował za nią gratulacje. Myśli Lelki ciągle wracały do Igora. Jak on tam? Czym się zajmuje? Czy nakarmił Marusię? Ale Dymitr nie zauważał jej rozterek. Bez przerwy gadał coś o swoich znajomych w Moskwie i o tym, że Lelka ma prawdziwy talent piosenkarski. Ona z nim nie dyskutowała, tylko milcząco kiwając głową. A Dima nie przestawał mówić. Rozmawiali też o Zoi. Ona, oczywiście, nieszczęśliwa kobieta, można powiedzieć, błogosławiona. Całkiem straciła rozum z powodu śmierci bliskich, rozważał. Igor, jej syn, był moim kolegą z klasy. A ciotka Zoja zawsze była wesoła PRACOWTA, chociaż sama go wychowywała. Były jego wesele. Tak dobrze było. Urodziło się dwoje dzieci. I taki absurdalny koniec. Ciotka Zoja teraz jest zupełnie inna. Pusta. Została tylko skorupa. Chodzi, rozmawia z kotami. A to oznaka choroby psychicznej, zaśmiał się Dima. Musisz wyjść za mąż, żeby wybić głupoty z głowy. Lile nadeła się z urazą. Wcale nie uważała Zoi za szaloną, raczej za trochę kapryśną i ekscentryczną. W domu po powrocie trochę porozmawiała z Igorem. Opowiedziała o swoim triumfie na dyskotece, a potem poszła spać. Następnego dnia Lile w końcu zdecydowała się zadzwonić do ojca. Nie chciała, aby stał się kolejną ofiarą przebiegłej albini. Konstanty Aleksiejewicz z jakiegoś powodu nie ucieszył się z telefonu córki. Zapytał ją obojętnie, co? Dzwonisz, żeby wyłudzić pieniądze. Nic nie dostaniesz. Nie tato, co ty, wszystko mi pasuje. Odpowiedziała Lile, zaskoczona swoją reakcją. Tylko bądź ostrożny, dobrze. Dowiedziałam się, że Albina to czarna wdowa. Wszyscy jej mężczyźni źle kończą. Jakie to ciekawe i kto ci to powiedział? Uśmiechnął się Konstanty Aleksiejewicz. Nie martw się. Los zmarłego studenta raczej mi nie grozi. I w ogóle, przestań już ciągle atakować Albinę. Jesteśmy małżeństwem, pogódź się z tym. A jeśli znowu zaczniesz na nią nagadywać, całkowicie zablokuję numer i przestanę opłacać. Posiedzisz tam na odludziu jeszcze i bez telefonu. To niesprawiedliwe. Jak w ogóle możesz tak robić? Krzyczała Lile. Ale w słuchawce słychać było już tylko sygnał. Ojciec nie chciał jej więcej słuchać. Tymczasem Igor powoli dochodził do zdrowia. Coraz częściej próbował coś zrobić w domu, ryzykując tym samym, że się zdradzi. I jak na złość Dmitrij często wpadał w odwiedziny. Bardzo spodobała mu się Lile. A do tego rozumiał, że dziewczyna pochodzi z zamożnej rodziny. Widział w niej dla siebie możliwe perspektywy. Im częściej i bezceremonialnie przychodził Dmitrij, tym trudniej było Leli zachować spokój. A jej nerwowość była jeszcze wzmocniona dziwactwami, które zauważył policjant. Na tych momentach ich przyłapał pewnego razu. Lile i Zoja wracały ze sklepu, kiedy spotkały Dime. Co za spotkanie A kto wtedy w waszym domu pali w piecu i hałasuje naczyniami zapytał dzielnicowy i wyciągnął służbową broń. A teraz cicho. Idziecie przede mną, otwieracie drzwi do domu spokojnie i bez krzyków. Inaczej zastrzelę waszego gościa jak zająca. Poszli do domu. Zoja, otwierając drzwi, zawołała: Igor, wyjdź, twoje biegi się skończyły. Dobrze, ugotowałem tam kapuśniak, odpowiedział jej zbiegły aresztant. Zjedźcie, wspomnijcie o mnie. I dziękuję za wszystko, nie żywię urazy. Napisz do mnie, synku, poprosiła Zoja. A jak się uwolnisz? Przyjedź. Sam mówiłeś, że nie masz rodziców, jesteś z domu dziecka. Więc uznaj, że cię adoptowałam. Igor otarł łzy dłonią i objął kobietę. Potem poszedł za dzielnicowym. A ten nadymał się z samozadowolenia, oczekując na premię, a może i nowy stopień. Na początku dzielnicowy myślał o wskazaniu Leli i Zoi, że ukrywały przestępcę. Ale zrozumiał, że kobiety same mogą stanąć przed sądem. Dlatego z Igorem zawarli swego rodzaju umowę. W protokole napisano, że ukrywał się w szopie i właścicielka nic o nim nie wiedziała. Ale to niewiele pomogło. O głośnym zatrzymaniu dowiedzieli się dziennikarze telewizyjni. Z Zawiałowa przyjechało od razu kilka ekip filmowych. Kręcili dom, w którym zatrzymano przestępcę. W kadrze znalazły się i Lile, i Zoja. Jednak wkrótce dzielnicowy, wcześniej marzący o sławie, rozpędził dziennikarzy. Ale sytuacji to niewiele pomogło. Nawet Tamara w sklepie uznała za konieczne wypowiedzenie się: Och, dobrze, Zoja, ta wszystkich żałuje. Ale od ciebie nikt się tego nie spodziewał. Kogo jeszcze z lasu przyprowadzicie? Wymyślili: przyjąć zbiegłego aresztanta. A u nas tu dzieci biegają swoją drogą. A jeśli on niewinny jak wtedy Tom niewinni nie siedzą w więzieniach powiedziała stanowczo Tamara. A jeśli dostał wyrok, to znaczy, że jest przestępcą. I nie ma tu nad czym myśleć. Jednego takiego pożałowałam. Potem miałam kłopoty. Nauki wystarczy na całe życie. Lile wracała do domu, kiedy nagle w kieszeni zadzwonił telefon komórkowy. Odebrała słuchawkę. Usłyszała głos ojca. Ale powód rozmowy nie był radosny. No, jak ty potrafisz, nawet siedząc na odludziu, mnie zawstydzić? krzyczał Konstanty Aleksiejewicz. To jakiś talent, czy Ceo? Tato, po prostu pomogliśmy dobremu człowiekowi. On opowiedział prawdę o twojej albini, próbowała się usprawiedliwić Lile. Wiesz, Ceo, Olga krzyknął Konstanty Aleksiejewicz jeszcze głośniej. To przekroczyło wszelkie granice. Jeśli gdzieś jest brud, ty koniecznie się w nim ubrudzisz Dość, zapomnij od dzisiaj nie mam córki. Nie dostaniesz żadnego wsparcia. Lile stała i patrzyła na słuchawkę, z której dochodziły sygnały. Myślała, że to wszystko wpływ macochy. Tata nie może być taki okrutny. Postanowiła zadzwonić do niego później, dać mu ochłonąć. Tymczasem szła do Zoi, bo innego domu teraz po prostu nie miała. Wieczorem zajrzał Dymitr. Ale nie wpuszczono go nawet na próg. A na próbę wytłumaczenia się Lile odpowiedziała odmową. Zdecydowanie zamierzała czekać na igora z więzienia. Nieważne, ile mu tam dodadzą. Lile uświadomiła sobie, że zakochała się w pechowym inkasencie, którego wrobiła jej macocha. Tymczasem, w zawiało wybuchły namiętności, Konstanty Aleksiejewicz również znalazł się w epicentrum osobistego koszmaru. Okazało się, że nowa żona od dawna po cichu karmiła go tabletkami podnoszącymi ciśnienie. Miała nadzieję wywołać u męża udar. I udało jej się to. Po rozmowie z córką w wyniku stresu Konstanty Aleksiejewicz poczuł się źle. Upadł, stracił przytomność. A Albina po prostu przeszła nad mężem i pognała do restauracji na spotkanie z przyjaciółkami. Nieszczęsnego biznesmena późnym wieczorem znalazła służba. Mężczyznę zabrano do szpitala. Po reanimacji stało się jasne, że Konstanty Aleksiejewicz nie może mówić ani pisać. Albina i jej wspólnicy rozsiewali plotki, że mąż od dawna czuł się źle i przekazał jej pełnomocnictwo do prowadzenia interesów. To było fałszerstwo, ale tak umiejętnie podrobione, że wszędzie uchodziło za prawdziwy dokument. W tym celu Albina nawet zbliżyła do siebie prawnika męża, który osobiście poświadczył ten dokument swoim podpisem. Zabrawszy męża z kliniki, Albina przyjechała do jego biura. Mąż nie może już niczym zarządzać, jest warzywem. Na podstawie tego pełnomocnictwa, teraz ja jestem szefową wszystkiego, a jeśli ktoś się nie zgadza, może się zwolnić. Czy możemy zobaczyć dokumenty medyczne? Zapytała główna księgowa. Oczywiście przesłodko uśmiechnęła się Albina, a nawet sam Konstanty Aleksiejewicz, który ślinił się. Po prostu przyjeźdźcie do nas w gości w dowolnym czasie. Oczywiście nie zamierzała zapewniać ani pielęgniarki, ani leków. Zostawiła męża na służbę. Ta nawet leki przepisane przez lekarza kupowała mu potajemnie za własne pieniądze. W podziękowaniu za wieloletnie dobre relacje. Albina czekała, aż mąż szybko umrze. A on ciągle żył. Zresztą to już nie miało większego znaczenia. Wszystkie aktywa Konstantego Aleksiejewicza były w rękach albini. A to znacznie więcej niż ta zdobycz, którą dostała od bankiera. Pozostało tylko oddać ich niepełnosprawnego byłego właściciela do domu opieki. Oczywiście wybrano w tym celu płatny dom opieki ale warunki w nim są nieco lepsze niż w więzieniu. A statystyki zgonów mieszkańców są po prostu przerażające. Tam na pewną śmierć wysłała Albina swojego męża. W tym czasie Lille zobaczyła w wiadomościach materiał o tym, że biznesmen Konstanty Aleksiejewicz Zabrodin wycofał się z interesów z powodu choroby. Była akurat w sklepie, gdzie Tamara nie przestawała oglądać seriali i wiadomości. W domu u Zoe telewizora po prostu nie było. Z takich wiadomości Lile zbladła. Zapomniała po co przyszła. I od razu wybrała numer taty. Ale odpowiedziała jej Albina. Mało ci. Doprowadziłaś ojca do udaru. I jeszcze masz czelność tutaj dzwonić. Zapomnij ten numer. Warknęła macocha do słuchawki. Ale chciałabym go odwiedzić, porozmawiać. Twój ojciec nikogo nie przyjmuje. A o spadku w ogóle zapomnij. Wszystko teraz jest moje. Prawie nie zniszczyłaś tygrysa. Mała wyrachowana szmato. Na szczęście twojego tatusia już samo życie ukarało za mnie. Dalej nie ma gdzie. Lile odłożyła słuchawkę. Było jasne, że Albina niczego jej nie odda. Dziewczyna westchnęła i poszła do Zoi, którą już przyzwyczaiła się uważać za kogoś w rodzaju matki chrzestnej. Ta, wysłuchawszy, powiedziała. Szkoda Konstantego Aleksiejewicza, ale nic tu nie poradzisz. Zostań u mnie i mieszkaj. Nikt się specjalnie nie będzie czepiał. Nie na darmo stworzyłam sobie przez tyle lat wizerunek błogosławionej. To nie jest pani szalona. Uśmiechnęła się Lile. Zawsze się tego domyślałam. Zbyt rozsądnie pani o wszystkim myślała. A miłość do zwierząt to co najwyżej urocza dziwność, ale nie szaleństwo. Wiesz, każdy inaczej przeżywa żałobę. W moim przypadku wyszło tak. Ludzie ciągle marudzili, wyrażali swoje współczucie. Musiałam udawać, że po prostu nie zdaje sobie sprawy ze śmierci syna. Stopniowo wszyscy zostawili ten temat w spokoju, a ja mogłam w końcu porozmawiać z kimś bliskim. Rozumiem panią. Tak mi brakuje mamy, przyznała Lile. Ale nawet dnia jej pogrzebu nie pamiętam. Wszystko było jak w mglistej mgle. Wiesz, nasz inkasent Igor przypominał mi mojego syna. Naprawdę będę na niego czekać. A potem zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyjdziecie za mąż. A nie. To będziesz dla mnie jak córka. Nie musisz nigdzie wyjeżdżać. Mieszkaj, ile potrzebujesz. Wymyślimy, jak się utrzymać. Mam spadek po synu. Zajmował się biznesem jak twój ojciec. I zaoszczędził sporo pieniędzy. Chciał przebudować ten dom. Lile przytuliła Zoję. Długo siedziały w milczeniu w kuchni, patrząc przez okno. A ziemię pokrywał pierwszy śnieg. Jednak na wsi życie toczyło się bez ich udziału. Dymitr był człowiekiem konkretnym, upartym. Nie chciał, żeby Lile trafiła do kogoś innego. Dlatego postanowił zasłużyć na jej przebaczenie. Plotki o tym, że jest córką tego samego biznesmena, którego pokazano w wiadomościach. Rozniosła wszechobecna Tamara. A o niezbyt wzorowym zachowaniu dziewczyny, w której był zakochany, Dymitr dowiedział się już swoimi policyjnymi kanałami. Ale to go nie powstrzymało. Oczywiście, dzielnicowy nie miał pojęcia, dlaczego nagle spadkobierczyni całego majątku postanowiła udawać prawie biedaczkę. Ale postanowił prowadzić swoją grę. W zeszłym roku w ich lesie odpoczywali zamożni Moskwiczanie, którzy, mocno pijąc, narobili dużych szkód. Oczywiście ich nieczyste sprawy zostały ukryte, ale Dymitrowi pozostały pewne materiały kompromitujące. I z niego postanowił skorzystać, decydując się zostać swego rodzaju księciem dla leli. Dymitr wiedział, że jeden z odpoczywających to znany producent muzyczny. To do niego wysłał wideo z nagraniem śpiewu dziewczyny. Po kilku godzinach oddzwoniono do dzielnicowego. Co to za piosenkarka? Ma wykształcenie? Umie czytać nuty? Zapytał głos w słuchawce. Całkiem niezła, ma warunki, ma zakres głosu. Przywieź ją, posłucham jej w studiu. Ale przede wszystkim, żeby bez zalotów. To moja narzeczona. Postawił warunki Dymitr. Bo pamiętam, do czego jesteście zdolni. Dobra, dobra, chłopce, nie martw się, było, minęło, uśmiechnął się producent. Przywieź ją. Dymitr udał się do Zoi, żeby namówić Lele na wyjazd na przesłuchanie. Ale ona się uparła. Nie chciała widzieć dzielnicowego. I tylko interwencja Zoi uratowała go od całkowitej porażki. Powiedziała dziewczynie: Posłuchaj, przecież naprawdę masz piękny głos. I szkoła muzyczna za sobą. Po prostu spróbuj, zrób coś, z czego mama mogłaby być dumna. Nawet jeśli jest w niebie. Dobrze, pojadę odpowiedziała Lile. A jeśli się nie uda? Masz dom, gdzie zawsze na ciebie czekają uśmiechnęła się Zoja. Niczego się nie bój. Lile pojechała z Dimą do Moskwy na przesłuchanie. Po drodze ten żartował i w ogóle starał się wyglądać na świetnego faceta. Ale nie bardzo mu się to udało. Tylko wywoływał irytację u swojej towarzyszki. Przywiózł ją do producenta, Romana Georgijewicza. Ten posłuchał śpiewu Leli, skrzywił się i powiedział do dzielnicowego. Wezmę ją, ale jesteśmy kwita. Wielkiego talentu tu nie widzę. A bez promocji przez łóżko twoja podopieczna mało kogo będzie interesować. Rozumiem, odpowiedział Dmitri. Możecie zaczynać promocję. Tak, Lile znów znalazła się w stolicy. Zamieszkała w mieszkaniu z kilkoma innymi piosenkarkami. Wszystkie miały pracować sezon na kontrakcie w kabarecie. Wolne dni, które przypadały jej w dni powszednie, spędzała u Zoi. Przywoziła stołeczne upominki. A razem czytały listy, które regularnie przysyłał Igor. Dodano mu termin, ale jednocześnie zainicjowano śledztwo przeciwko naczelnikowi poprzedniej kolonii, z powodu którego chłopak uciekł. Dima, który coraz częściej przychodził do kabaretu posłuchać Leli, nie doczekał się jej przychylności. Kiedyś, będąc mocno pijanym, przyszedł do niej do garderoby i zrobił awanturę. Znalazłaś się tutaj tylko dzięki mnie. Krzyczał Dmitrij. I żadnej wdzęczności. No, dziękuję. Rzuciła mu leniwie Lile. A czego właściwie chciałeś? Czy ty rozumiesz, że jesteś bez talentu? Roman Georgiewicz po prostu mi coś zawdzięcza. Dlatego cię wziął. A tak nikt by się nie przejął. Bez talenci piosenkarek jest pełno. A to tak mówisz, oburzyła się Lile. Dobrze, dobroczyńco, to i z zerwaniem mojego kontraktu sam sobie poradzisz. Możesz się tym zająć od razu. Wyjechała prosto z kabaretu do Zoi, zabierając tylko torebkę. A następnego dnia otrzymała telefon. Chciała z nią porozmawiać zupełnie inna firma producencka. Leli proponowano nie występy przed pijaną publicznością, a nagranie albumu. Dziewczyna po namyśle zgodziła się. Rozpoczęła się długa praca w studio. Minęło pół roku, zanim piosenki zaczęły trafiać do rotacji w radiu. Potem nakręcono teledysk, który niespodziewanie stał się prawdziwym hitem list przebojów. Przez cały ten czas Leli opłacano mieszkanie i w ogóle zapewniano normalne warunki. A Zoe oczywiście nie zapominała. Jeździła do niej w wolnym czasie. A ta nawet kupiła telewizor, żeby zobaczyć teledysk swojej przybranej córki. Pokazywano ten klip i w domu spokojnej starości, gdzie mieszkał Konstantin Aleksiejewicz. Mimo wszystkich warunków mężczyzna wciąż żył na złość swojej ostatniej żonie. Albina, ta okoliczność, jak i konieczność płacenia za dom spokojnej starości bardzo złościła. A Konstantin Aleksiejewicz sam powoli ćwiczył prawą rękę i na nowo uczył się mówić. Poprosił jedną dobrą sanitariuszkę, aby znalazła jego córkę i napisała do niej w mediach społecznościowych. Kobieta nie zawiodła. Lile przybyła do ojca już następnego dnia. Przedstawiła swoje dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, a potem porozmawiała z głównym lekarzem. Ten, widząc popularną piosenkarkę, poprosił o autograf, ale oczywiście nie mógł odmówić jej prośbie. Lile wyjeżdżała z domu spokojnej starości z płaczącym z radości ojcem. Zaczęła pracować jeszcze więcej. Ojca wysłała do Zoi na wieś na rehabilitację. W końcu miała wykształcenie medyczne. Dla macochy personel medyczny nadal powtarzał legendę, że Konstantin Aleksiejewicz znajduje się w domu spokojnej starości. Nikomu nie przyszło do głowy sprawdzać jej wiarygodności. Producenci docenili niesamowitą pracowitość Loluli. Chętnie uczyła się śpiewu. Sama zaczęła pisać teksty piosenek. Łatwo nawiązywała kontakt z muzykami i innymi kolegami. Nakręcono z Lolą jeszcze kilka teledysków, w tym duety. Pod koniec roku odbierała już ze sceny statuetkę jako najlepsza debiutująca wokalistka solowa i nadal pracowała, zapewniając ojcu i Zoi lepsze życie. Podczas darmowego koncertu z okazji urodzin małego miasteczka na scenę do Lowli przedostał się chłopiec. Wyglądał tak śmiesznie, że dziewczyna go pożałowała. Chłopiec o imieniu Nikita wyraził swoje marzenie o byciu piosenkarzem, choć obecnie mieszka w domu dziecka. A co z twoimi rodzicami? Co z nimi? Zapytała Lowle. Czy w ogóle żyją? Nikt nie wie. Odpowiedział Nikita. Jestem podrzutkiem. Podrzucono mnie do domu dziecka. Mojej mamy nigdy nie znaleziono. A co śpiewasz? Zapytała Loule, starając się nie rozpłakać. Możesz coś zaśpiewać? Nikita zaśpiewał zaskakująco czystym głosem. I ona zrozumiała. Chłopiec ma prawdziwy talent. Tego dnia Loule sama zawiozła go do domu dziecka. Porozmawiała z wychowawcą, prosiła, żeby go nie karać. A potem przyjechała znowu. Raz drugi. Przywiozła Zoje i ojca. Oboje byli szczęśliwi, że mogli poznać jej podopiecznego. Wkrótce Nikita pojechał do domu. Wykorzystując odpowiednie kontakty, Lowle zdołała adoptować chłopca. Oczywiście jej producent wykorzystał to do kampanii PR. I teraz na koniec koncertu Nikita wychodził na scenę razem z przybraną mamą. W duecie wykonywali piosenkę, a publiczność wybuchała brawami. Producent opłacał Nikicie lekcje z nauczycielami. A w pozostałym czasie przybrany syn Lowli mieszkał z jej ojcem i zoją. Na koncerty zabierano go tylko do stolicy i pobliskich miast. Nie chcieli, aby rozeszła się plotka, że piosenkarka pozbawia przybranego syna dzieciństwa. Niespodziewanie pojawienie się wnuka skłoniło Konstantina Aleksiejewicza do intensywniejszej rehabilitacji. I wkrótce mężczyzna zaczął powoli chodzić bez laski. Pewnego dnia Loule zastała ojca i nikity grających w piłkę na podwórku. Ich mecz, niczym sędzia, obserwowała z okna kotka Meraskę. Odzyskawszy siły do życia i chęć do sukcesu, Konstantin Aleksiejewicz niespodziewanie postanowił wrócić do biznesu. Odnowił dawne kontakty, znalazł inwestorów i zbudował w wiosce ośrodek wypoczynkowy, taki, że tłumy turystów zaczęły tam przyjeżdżać. Miejscowi ożywili się. Chętnie szli do pracy u Konstantina Aleksiejewicza. Nie oszukiwał z wypłatą, a w ogóle był człowiekiem sprawiedliwym. Zmiana w stanie zdrowia męża była dla Albini dużym zaskoczeniem. Kiedy przyszła do biura, dowiedziała się, że jej przepustka jest już nieważna. Co więcej, czekali na nią już prawnicy męża. Ze wnioskiem o rozwód i oskarżeniem o oszustwo. Fałszywe pełnomocnictwo było już u nich. Albina poniosła druzgocącą porażkę. Podczas gdy trwało śledztwo, Konstantin Aleksiejewicz rozwiódł się z nią. Zorganizowano im konfrontację, podczas której pałająca nienawiścią kobieta, powiedziała więcej niż zamierzała. Zrobiłam wszystko, żebyś zdechł, a okazałeś się żywotny jak gad. Przecież wszystko szło idealnie. Skandal z córką, moje tabletki, wszystko działało cuda. Prawie żeś wykitował. A potem? Nagle udawałeś niepełnosprawnego. A byłem. Sparaliżowany, głupi starzec, którego próbowała uratować tylko jedyna córka, uśmiechnął się Konstantin Aleksiejewicz. Więc smak jedzenia nie bez powodu wydawał mi się dziwny. Przyznaję się pani do usiłowania zabójstwa? Zapytał śledczy prowadzący konfrontację. Dziwne. Zazwyczaj nasi klienci są mniej rozmowni. Mam to gdzieś. Jeśli ktoś jest słaby, niech będzie taki. Stała się wpływową kobietą zaśmiała się Albina. A co? Jednego męża doprowadziła, utonął, drugiego prawie zgniła w domu starców. A tak przy okazji studenta ekshumujemy. Zobaczymy, czy sam utonął. Z waszym zamiłowaniem do farmacji, Albajną Anatoliewno, uśmiechnął się śledczy. Najmądrzejszy, tak. Pewnie już sobie przypiąłeś lepsze pejgani, zapytała go Albina. No, dawaj, naprzód. Zapisuj, wszystko opowiem. A tak przy okazji, albajną. A tu chłopak, inkasent Igor. Po co go wrobiliście? Zapytał Konstanty Aleksiejewicz. Po prostu się napatoczył. Przecież to głupi gapa. Jeszcze dzień wcześniej kupił samochód. Chwalił się tym przed wszystkimi. Grzechem było nie skorzystać, zaśmiała się albina. To wystarczyło, aby prawnicy Konstantego Aleksiejewicza zaczęli domagać się rewizji sprawy fałszywie oskarżonego im kasenta. Częściowo ojciec robił to dla córki, która kochała i czekała na chłopaka. Ale była jeszcze zoja. Pią zdążył pokochać sam Konstanty Aleksiejewicz. Jednak formalności prawne i tak wymagały trochę czasu. Mniej więcej po pół roku, kiedy zakończyło się śledztwo, ojciec powiedział Louli. Jedź, spotkaj Igora. Dziś go wypuszczają. A my z Zoją tu przygotujemy przyjęcie. Niech chłopak od razu przyjedzie do domu. Nacierpiał się przez moją byłą żonę. No tak, tato, znalazłeś sobie, na kim się ożenić, uśmiechnęła się Loula. Dobra, pojadę. Oszaleć można. Dziś go już zobaczę. Ponieważ prawnie ani Loule, ani Zoja nie były krewnymi Igora, nie przysługiwały im długie widzenia. Musieli się zadowolić krótkimi spotkaniami przez cały ten czas. Igor wyszedł za bramę kolonii oszołomiony. Prawie pod rękę prowadził go osobiście naczelnik zakładu karnego. A na ulicy stała, zalewając się łzami, Loule. Uściskali się. Igor po prostu nie wierzył swojemu szczęściu. A w domu po raz pierwszy zobaczył Nikite, o którym wiedział z listów i ze zdjęć. I poznał sprawcę swojego przedterminowego zwolnienia ojca Louli. Przy świątecznym stole rodzinie ogłoszono nowinę. Oświadczyłem się Zoi Pietrownej, ogłosił Konstanty Aleksiejewicz. Zgodziła się. Wkrótce ze grami wesele. A tak przy okazji, dzieci, jeśli też planujecie, możemy połączyć uroczystość. A ja nawet nie mam pierścionka, żeby prosić o rękę Waszej córki, wymamrotał Igor. No, synku, trzymaj, zamówiliśmy, odpowiedziała Zoja i wyciągnęła piękne pudełeczko. No to proszę o Twoją rękę. Igor patrzył zakochanym wzrokiem na Lole. Oczywiście, z prostym chłopakiem może być nudno, ale za to pewnie. I nikite z radością u synowie. Zgadzam się, zaśmiała się Loule. Po raz pierwszy otrzymuje oświadczyny, denerwuje się. A tak przy okazji z moim posagiem można łatwo brać mężów dowolnych. Tata zamierza przekazać nam połowę swojego majątku z Nikitą. No, wnuk mam na razie jeden, najstarszy będzie miał zajęcie biznesem kierować. A śpiewać dla duszy. Albo piłkarzem zostanie. Tu masz wszędzie otwartą drogę, Nikituszko. Loule patrzyła na tak szczęśliwego tatę i rozumiała, że uleczyła go nie tabletki, a miłość. Troska Zoe, która zajmowała się półsparaliżowanym mężczyzną przez wiele miesięcy, przyniosła swoje owoce. Zatwardziały przez lata prowadzenia biznesu Konstanty Aleksiejewicz złagodniał. Nauczył się cenić proste radości życia. A pojawienie się Nikity podarowało nowy sens życia. Miesiąc później w Zawiałowie odbyły się jednocześnie dwa huczne wesela. Dumny Nikita niósł obrączki na aksamitnych poduszeczkach. Panny młode, jak przystało, były w bieli. Zoja nigdy wcześniej nie była zamężna. Kto był ojcem jej syna, nie było wiadomo. Dlatego była szczególnie uroczysta i ciągle popadała w płacz. Loule obejmowała ją też ze łzami i uspokajała. No co ty, cały dzień oczy mokre. Już wszystkie psy przestraszyłaś i koty. Zoenia, no przestań. To ze szczęścia płakała jej nowa macocha. A przecież jeszcze przed nami ślub, lolka. Tam to w ogóle cały kościół łzami zaleje. Tam jest ksiądz. Znajdzie sposób, żeby cię uspokoić, uśmiechała się Lile. A teraz chodźmy. Tam ludzie krzyczą gorzko. Już stracili głos. Na tym weselu był tylko jeden gość, któremu wszystko wydawało się niemiłe Dmitri. Unikał spotykania się wzrokiem z Lerą i Igorem, ale i jego smutki się skończyły. Lile posadziła obok dzielnicowego jedną ze swoich przyjaciółek i piosenkarkę. Ta szybko rozpoznała w Dmitriju wolnego i obiecującego chłopaka. A pod koniec wesela już wesoło rozmawiali i nawet zdążyli zatańczyć nie jeden taniec. Albinę ostatecznie skazano za oszustwo i próbę zabójstwa męża. Śmierci studenta i jej pierwszego męża nie udało się uznać za gwałtowną. Minęło zbyt wiele czasu. Albina triumfowała, ale niedługo. Inni uczestnicy tej wielkiej afery zaczęli się mścić. Wkrótce kobieta sama nie była zadowolona, że sporządziła fałszywe pełnomocnictwo. Lata jej bogactwa i dobrobytu się skończyły. Lile zaś kontynuowała karierę piosenkarki, i mąż jej w tym nie przeszkadzał. Tym bardziej, że jego żona i tak wkrótce miała opuścić scenę. Przecież spodziewali się dziecka. USG pokazało dziewczynkę, z czego Nikita bardzo się ucieszył. Chłopak odkrył w sobie talent piłkarski i teraz dziadek budował dla niego i innych dzieci w wiosce szkołę sportową. A Penny, przybrany syn, na krótko zapomniał. Zarządzanie hotelem Konstantin Aleksiejewicz przekazał zięciowi. Oczywiście ten poznawał podstawy prowadzenia biznesu pod czujnym kierunkiem teścia. Ale już całkiem nieźle mu szło. A Zoja po prostu cieszyła się rolą mamy i babci.